witam was wszystkich bardzo serdecznie. I starych bywalców, i tych z was, którzy jesteście wśród nas po raz pierwszy. Pozwólcie też, że przywitam pewne rodzeństwo z Wenezueli, które nas dzisiaj odwiedziło, Bindura i Anię. Welcome. I dzięki Estelko, że będziesz im tłumaczyć. This is spontaneous, you know, I didn't ask them to clap to welcome you. Kochani, dzisiaj moim przywilejem, i wierzcie mi, że czynię to z bojaźnią, będzie podzielić się pewnymi refleksjami, do których Duch Boży mnie pobudził, kiedy studiowałem Księgę Samuela. Głównie pod kątem Bożej obecności. I chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dwa wydarzenia z historii Izraela, gdzie mimo, że Arka Przymierza, która symbolizuje Bożą obecność i uczestniczyła niejako, była w tych obu wydarzeniach, rezultat tych wydarzeń był krańcowo odmienny. Potem będę mówił też o pewnym mężu Bożym, który był wybrany, namaszczony, ale przez to, że czegoś zabrakło w jego życiu, jego finał był dosyć żałosny. Żyjemy w ciekawych czasach, chcę wam powiedzieć, takich czasach turbulencji i tak jak już wielokrotnie podkreślałem, że możemy odebrać, że to, co Bóg mówił w liście do Hebrajczyków, że jeszcze raz potrząśnie ziemią i wszystkim, co jest na ziemi, to jest ten czas. I tam Pan w liście do Hebrajczyków mówi, że potrząśnie wszystkim z tego powodu, że czym potrząsnąć można, wyzostało, i różne tłumaczenia mówią, albo unicestwione, albo uległo przemianie, ale aby się też objawiło to, czym potrząsnąć nie można, żeby się ludzie upewnili, czy naprawdę ich życie jest na trwałym fundamencie, którym potrząsnąć nie można. I słowo, które niesie wiele, wiele otuchy, przynajmniej w moje serce, jest zapisane na samym początku Pisma Świętego, kiedy w dziele stworzenia, w wierszu drugim, pierwszego rozdziału, Bóg mówi w ten sposób: ziemia była pustkowiem i chaosem, ale Duch Boży unosił się nad nią. Może będą sytuacje i one się jeszcze w jakiś sposób, jeszcze trwać będzie, że wszystko ci się będzie wydawało, że jest chaos, że jest bałagan, że nie bardzo wiesz, jakie wnioski wyciągnąć, i twoje poczucie bezpieczeństwa jest mocno zachwiane. Ale Słowo Boże mówi, że nad tym wszystkim jest Duch Boży. Duch Boży, który pragnie komunikować z naszym duchem człowieczym, który tęskni do tego, by w pełnej harmonii z Duchem Bożym żyć. I dzisiaj o tym też mówić będę i ufam, że Duch Boży nas w tym poprowadzi i każdy z nas adekwatnie do swojej sytuacji będzie umiał wyciągnąć wnioski i będzie wiedział, co zastosować. Pozwólcie, że pomodlimy się jeszcze przed tym. Boże Duchu Święty, poddajemy się wszyscy Tobie. Ja jako zwiastujący i wszyscy jako uczestnicy, odbierający ten przekaz, Ty śledzący to potem nawet na YouTubie. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który nie milczy, który pragnie z nami rozmawiać. Dziękujemy Ci za to objawienie, które mogliśmy przyjąć, że Twoja obecność jest kluczowa. I nią się chcemy rozkoszować, w niej chcemy odpocząć, ale też chcemy poznać pragnienia Twojego serca względem nas. Byśmy dobrze wiedzieli, czego Ty od nas oczekujesz. Byśmy w takim pełnym partnerstwie mogli widzieć dzieła, które pragniesz wykonywać. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje orędownictwo. Duchu Święty, ten czas jest Twój. Ojcze, bądź wywyższony. Amen. Kochani, przeczytam dwa fragmenty Pisma Świętego, zbliżone do siebie, które mówią o pewnych wojnach, które toczył Izrael. I przyjrzymy się różnicy, która doprowadziła do całkowicie odmiennych, krańcowo odmiennych rezultatów.
Zaczynam z pierwszej księgi Samuela, już trzeciego rozdziału od wiersza 20 i potem pierwszych 11 wersetów czwartego rozdziału przeczytam, a następnie pierwszych 11 wersetów siódmego rozdziału. Czytam od 20 wiersza trzeciego rozdziału pierwszej Samuela. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo, czy jak inne tłumaczenia mówią, w Silo. Pan bowiem objawiał się w Silo Samuelowi w swoim słowie. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer, czy jak inne tłumaczenia mówią, Eben-Ezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela. A gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadzimy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłali więc do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinechas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam! Kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie sił i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia przymierza została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinechas. Co się stało? Kiedy pierwszą bitwę przegrali, wydawało się, że wyciągnęli właściwe wnioski. Pytali: dlaczego Pan do tego dopuścił? Tylko pytanie, czy nie mieli fałszywych oczekiwań, że całą odpowiedzialność zrzucili na Pana? Sprowadzili skrzynię przymierza. I przypuszczam, że oczekiwali, że już to wystarczy. Że tak, Pan Bóg im powiedział, że jeżeli będą posłuszni, to Pan za nich walczyć będzie. Ale pamiętacie? Była góra błogosławieństwa i góra przekleństwa. I chyba musieli o czymś zapomnieć, skoro odpowiedź, dlaczego tak się stało, dlaczego ta klęska była tak wielka, znajdujemy w 13 rozdziale Księgi Sędziów w pierwszym wierszu. Izraelici czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków, jest tam powiedziane, na 40 lat, na dziesięciolecia. Z tego powodu, że czynili zło. Arka Przymierza, symbolizująca Bożą obecność, była w Silo. Ale był to dziwny okres, gdzie ani Heli, zwróćcie uwagę, nie bardzo słyszał, co Bóg mówi. Dopiero kiedy się pojawiło, jak Słowo Boże mówi: Pachole, mały chłopczyk Samuel, to Bóg zaczął mówić do Samuela. I cały Izrael o tym się dowiedział.
I sam fakt, że Bóg zaczął mówić i że Bóg ustanowił proroka w Izraelu, sprawił, że Izrael nabrał otuchy i uderzył na Filistyńczyków. Ale czegoś zabrakło. To nie wystarczyło. Mimo, że sprowadzili skrzynię przymierza, mimo, że był prorok w Izraelu, nie tylko, że przegrali bitwę, ale utracili Arkę Przymierza. Arka Przymierza została zabrana przez Filistyńczyków. Przesuwamy się kilka lat dalej. Czytamy 7 rozdział. Analogiczna sytuacja, ale zwróćcie uwagę, jak odmienne rezultaty. Czytam od 1 wersetu 7 rozdziału. W międzyczasie Arka Przymierza była u Filistyńczyków, zaczęły się tam plagi, postanowili się ją pozbyć, wsadzili na wóz, woły rycząc cały czas zawiozły je do pewnego miejsca, gdzie tam w sumie Arka pozostała. I teraz czytam od tego miejsca. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Adinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej, bo już ani Heli, ani synowi Heliego już nie żyli. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, słuchajcie uważnie, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana. I służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł, zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie. Czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Słuchajcie teraz uważnie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta Filistyńcy na Izraela. Synowie izraelscy usłyszeli to, zlękli się na Filistyńczyków. Czy widzicie coś? Filistyńczycy tym razem się już nie przestraszyli, kiedy się dowiedzieli, że Arka Przymierza jest wśród Izraelitów. Ale o dziwo, o ile Izraelici mieli Arkę w swojej obecności, gdy się dowiedzieli, że Filistyńczycy ruszyli, czytam, że oni się przestraszyli. Przedtem im się wydawało, skoro jest Arka, jest wszystko w porządku. Filistyńczycy się bali, dodawali sobie otuchy. I tutaj czytamy, że tym razem na Filistyńczykach już entuzjazm, który się pojawił z obecności Arki, nie robi żadnego wrażenia. Oni się już nie bali. O dziwo, Izraelicy się przestraszyli. I rzekli synowi izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościg za Filistyńczykami i bili ich aż do Bet-Kar. Dwie bitwy wydawały się w podobnych okolicznościach, gdzie pośród ludu Bożego była Arka Przymierza. Dwie bitwy, gdzie kiedy się Arka pojawiła w pierwszej, był wielki entuzjazm, który wprawił w przerażenie wroga, który mimo to uderzył i Izraela pokonał. I z Księgi Sędziów wiemy dlaczego, bo Izrael chodził swoimi drogami. Im wystarczyło, że samo sprowadzenie Arki bez jakichkolwiek zmian z ich strony wystarczy. W drugim przypadku widzimy inny obraz. Czytamy, że minęło 20 lat, Izrael wyciągnął wnioski i się nawrócił do Pana.
Ale tak by jeszcze byli w zagadce, potrzebny był głos proroka, który im powiedział, że się muszą odwrócić od pewnych rzeczy, które stały się bożkami w ich życiu, które zajmują miejsce należne Bogu w kategoriach poczucia bezpieczeństwa, podziwu, chwały, pragnień, marzeń, oddania. I Izrael to wszystko zastosował. Ale zwróćcie uwagę, mimo że to wszystko zastosował, pojawił się lęk, kiedy wróg zaatakował. I co w tym momencie robi Izrael? Skupia się na tym lęku? Skupia się na potędze Filistyńczyków? Nie. Idą do Samuela, mówią, wołaj do Pana. Wstawia się za nami. My zrobiliśmy, co do nas należy. Wołaj do Pana i poproś Go o to, by wkroczył. I Pan Bóg wkroczył. Także zasiał popłoch wśród Filistyńczyków i dla Izraela nie było problemem ich pokonać. Słowo Boże mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowania sprawiedliwości, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I kiedy czytamy Słowo Boże, niejako przyglądamy się jak w zwierciadle i wtedy pytamy się, w jaki sposób te obrazy korespondują do mojej sytuacji, do mojego życia, jak ja się zachowuję, jakich rezultatów mogę oczekiwać. Ten sam Samuel w pewnym momencie poinstruowany przez Boga i wysłany przez Niego wybiera króla dla Izraela, bo Izrael zapragnął mieć króla. I został wybrany Saul, który jest powiedziane, że był wyższy niż jego rówieśnicy, mąż okazały, wojownik, i Samuel go namaścił, wybrał, był powołany, namaszczony i wydawało się, że na początku wszystko się pięknie rozwijało. Aż do pewnego momentu, kiedy otrzymał instrukcję od Samuela, co ma uczynić w nadchodzącej bitwie, że króla Agaga i wszystko, co do niego należy, całe plemię należy wybić. I on tego nie zrobił. Uznał, że rozwiąże ten problem po swojemu. Tak jak pamiętacie, w poprzednim przebudzeniu Samuel powiedział, że mają się wyzbyć wszystkiego, co w ich oczach jest wartościowe, a bezwartościowe w oczach Boga. I Izrael to uczynił i dzięki temu Pan Bóg niejako sam zaczął walczyć za Izraela. Tutaj król Saul otrzymał podobne polecenie, analogiczne od proroka Samuela. Ale kiedy wygrali bitwę, uznał, że jest dużo wartościowych rzeczy, które szkoda marnować. Szkoda niszczyć, zarówno z bydła, jak i z odzieży, cennych przedmiotów, ale także i samego króla pozostawił przy życiu. Prorok Samuel przychodzi do obozu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Czytam z 15 rozdziału 1 Samuela od 9 wiersza. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła. Najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Czy zwróciliście uwagę na pewien fragment pisma, który Moniczka przytaczała dzisiaj prowadząc nabożeństwa? On w szerszym kontekście brzmi w ten sposób. Jeżeli dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz mógł stać przed moim obliczem. Więcej, będziesz moimi ustami. Przez ciebie mówić będę. I tu czegoś takiego zabrakło w postawie Saula, który zniszczył tylko dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie. To mówi Bóg, święty Bóg, który dokonał wyboru, który powiedział Samuelowi, że Saula wybrał na króla. Pan Bóg mówi, że tego żałuje, gdyż odwrócił się ode mnie i mojego słowa nie wykonał.
gdyż okazał się nieposłuszny. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. A Samuel rzekł, dodam od siebie, naprawdę? Byłeś taki posłuszny we wszystkim? A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Naprawdę wyzbyłeś się wszystkiego, co cenne? Nie tylko, co pospolite? A Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Nie naszemu, ale Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Nie dodał, że to co liche i bezwartościowe. Rzekł wtedy Samuel do Saula, przestań. Oznajmij ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy, a ten odrzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie Pan kazał ci wyruszyć w pole, mówiąc, idź, wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą. Odtąd nie jesteś już królem. Wybrany. Namaszczony. Więcej, poinstruowany. Jak wiemy z innych miejsc, bardziej liczył się z opinią ludu niż z opinią Boga. I to go różniło od Dawida, który odwrotnie niż Saul. Bardziej liczył się z opinią Boga niż z opinią ludu. I dlatego o Dawidzie czytamy, że był mężem według Bożego serca. A Saul był królem, co do którego Bóg żałował, że go wybrał. Nam się czasami wydaje, że jeżeli będziemy zabiegali o Bożą obecność, to Pan Bóg pobłażliwie przymknie oko i nie będzie zważał na braki posłuszeństwa z naszej strony, na nie zawsze właściwą postawę w różnych rzeczach, w różnych zadaniach, które nam zleca. A takie odniosłem wrażenie, że Pan Bóg chce, bym dzisiaj mówił o partnerstwie, którego Bóg oczekuje z naszej strony. On nam oferuje swoją obecność. I On jest gotów walczyć za nas. Jeżeli z naszej strony będzie widział większą gotowość do posłuszeństwa niż do poświęceń. Bo posłuszeństwo w oczach Boga jest cenniejsze niż ofiara. I dlatego jeżeli odnosimy jakiekolwiek porażki w życiu, warto się zastanowić. Bo zwróćcie uwagę, starsi Izraela zadali to pytanie. Dlaczego Pan dopuścił do tej klęski? Ale prawdopodobnie nie czekali na odpowiedź. Zabrakło czasu na refleksję. Za drugim razem była nie tylko refleksja, czytam, że cały Izrael się nawrócił, ale przyszła też instrukcja precyzyjna, od czego się należy odwrócić.
Ja wiem, że już to wielokrotnie mówiłem z tego miejsca, ale pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz. Taki stan narodu, jaki stan Kościoła. Bo Bóg powiedział, jeśli mój lud, jeśli moi ludzie będą się modlić, będą szukać mojego oblicza, i tutaj przychodzi ten element posłuszeństwa, i odwrócą się od swoich złych dróg, to wtedy ja nie tylko usłyszę modlitwę zanoszą z tego miejsca, ja przyjdę się z nimi, spotkam i cały kraj uleczę. Bo dla Boga posłuszeństwo jest ważniejsze niż ofiara, niż poświęcenie. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus mówi, oddawajcie Bogu to, co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie. I my jako lud Boży powinniśmy brylować w pewnych rzeczach w wybieraniu tego, co dobre i dla siebie, i dla innych. I Bóg to nazywa posłuszeństwem. W Nowym Testamencie, kiedy chrześcijanie byli pod pręgierzem nieprzychylnych władz, przez Piotra i Pawła, przez swoich apostołów, Bóg zachęcał do tego, by się podporządkowywać różnym rozporządzeniom władzy, bo to jest świadectwem. Poruszanie się w Bożym pokoju, w Bożym porządku i w posłuszeństwie. I chcę przeczytać jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który mówi o posłuszeństwie. Posłuszeństwie aż do śmierci. Posłuszeństwie, które sprawiło, że możemy uczestniczyć i celebrować ten akt proroczy, do którego za chwilę powstaniemy. Czytamy tak o Synu Bożym. Jezus Chrystus, chociaż był postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przecież był Bogiem. Przecież był wszechmocny. A On, żeby utożsamić się z nami, zrezygnował z tych wszystkich atrybutów boskości i stał się podobnym do każdego z nas. I pozostawił nam przykład posłuszeństwa. Posłuszeństwa aż do końca. I to sprawiło, że teraz w Jego imieniu jest i moc, i autorytet, i chwała, i wszystko to, co może być naszym udziałem, jeżeli pójdziemy teraz Jego tropem, Jego śladem. Tak jak On, będziemy słyszeć, co Ojciec mówi, i powtarzać to, co Ojciec mówi. Będziemy widzieć, co Ojciec robi, i będziemy wykonywać to, co Ojciec robi. Będziemy chodzić Bożymi drogami. Kochani, żyjemy w czasach eschatologicznych, o których Słowo Boże mówi, że cały świat będzie się przyglądał Bożemu ludowi, jak Boży lud żyje, jakie decyzje Boży lud podejmuje, w co się angażuje, jakimi drogami chodzi, jaki styl życia prowadzi. Kochani, to jest nasze powołanie, to jest nasze zlecenie, to jest nasze namaszczenie. Ale samo powołanie, samo namaszczenie, zlecenie nie wystarczy, jeżeli nie jest poparte krokami posłuszeństwa. I dzielę się z wami czymś, co Bóg mocno włożył w moje serce, kiedy sam analizuję, które to są rzeczy, od których muszę się jeszcze odwrócić. Które wybory powinienem zaniechać, bo są kompromisem, poleganiem na innych rzeczach bardziej niż na świętym Bogu. Co to znaczy pójść drogą posłuszeństwa? I co to znaczy stworzyć z mojej strony optymalne warunki, żeby Bóg mógł wkroczyć przez swoją obecność i mnie zadziwić swoim działaniem? I to z powołaniem każdego z nas. Dlatego, bo każdy z nas, i ty, i ja, jesteśmy dla świata
objawieniem obietnicy Chrystus w nas. Obecność Arka Przymierza jest w Tobie i we mnie. Kluczem, by się zamanifestowała Boża obecność, jest Twoje i moje posłuszeństwo. Dlatego pytajmy się Ojca, jakie są te kroki posłuszeństwa, które się Jemu podobają. A kiedy będziemy odkrywali i będzie się rodziła refleksja co do braku posłuszeństwa, chcielibyśmy wejść w ukorzenie, prosić o przebaczenie, o obmycie. I tak Izraelici zwracali się do Samuela. My mamy arcykapłana przed obliczem Ojca Jezusa Chrystusa. Możemy liczyć na Jego nieustające wstawiennictwo. I wtedy nasze ukorzenie, Jego wstawiennictwo to jest modlitwa uzgodniona, która sprawi, że Bóg z rozkoszą będzie chciał się objawić w swoim działaniu. Niech Duch Boży pobudza nasze myśli, nasze serca, naszą wyobraźnię, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, by Boża obecność, tajemnica Chrystus w nas się manifestowała, się objawiała i zmieniała oblicze tej ziemi. Bo Pan powiedział, jeżeli moi ludzie będą we właściwym miejscu, ich postawa będzie posłuszeństwem. Dla mnie uleczenie całego kraju nie będzie problemem. Powstańcie, przystąpmy do tego aktu proroczego ustanowionego przez samego Chrystusa.